Powiedzmy o kobietach. Zacznijmy od tych w polityce. Stawiacie na nie? Jakie plany mają kandydatki waszego ugrupowania na właśnie rządzenie? O co będą walczyły podczas czteroletniej kadencji? W to, żeby w ogóle być słyszalnymi. No dzisiaj kobiety są sprowadzone tak gdzieś na marginesie. Bardzo jakby protesty masowe, takie przeciw władzy, zaczęły się właśnie od kobiet, od zaostrzenia prawa aborcyjnego, od wyroku Trybunału, tak zwanego Trybunału Julii Przyłębskiej. Prawo aborcyjne restrykcyjne jak nigdzie indziej. I zabrane in vitro, niedostępne znieczulenie przy porodzie dla większości kobiet, zakaz tabletek dzień po, no w ogóle ideologia wkroczyła w życie kobiet i kobiety domagają się, żeby być upodmiotowione, żeby mogły decydować o swoim losie, więc mamy w programie naprawdę szereg działań wobec kobiet. Przede wszystkim aborcja do 12 tygodnia życia legalna. Oczywiście pod pewnymi warunkami. Dostępność pigułek dzień po, badania prenatalne darmowe, in vitro darmowe, znieczulenie przy porodzie darmowe, plus oczywiście uczestnictwo kobiet w życiu publicznym. No, na listach Platformy naprawdę jest połowa kobiet, połowa kandydatek to kobiety. Kobiety są przez nas, są z nami, są w nas i liczymy na bardzo szeroki udział kobiet w polityce. Tak to miało wcześniej. Ewa Kopacz była premierem polskiego rządu, to no, pani marszałek Kidawa-Błońska była marszałkiem Sejmu. Więc... A kogo teraz wystawilibyście na premiera? Oj, proszę pana. To jakieś rozmowy w kuluarach? Wygrajmy wybory i będziemy o tym myśleć. Oczywiście naturalnym kandydatem jest Donald Tusk, ale to życie przyniesie konkretne rozwiązania, konkretne scenariusze.